kolejny odcinek i kolejny temat, czyli zdjęcia. Od nich tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z blogiem i to niekoniecznie od zdjęć moich własnych, a od tych wyszukanych w sieci, od zdjęć modelek, supermodelek, od zdjęć z blogów, zagranicznych blogów, albo gdzieś z sesji, na przykład nie wiem, do Vogue'a, do innych magazynów, bo gdzieś od zawsze interesowała mnie konkretna estetyka i to, jak zdjęcia potrafią uchwycić rzeczywistość albo ją wykreować. W tym odcinku pokażę Wam moje zabiegi przy robieniu zdjęć. To nie będzie żaden profesjonalny poradnik, bo takich znajdziecie bardzo dużo w internecie. To będą takie moje wypracowane przez te 6 lat prowadzenia bloga zabiegi, wskazówki i ciekawostki też. Więc zapraszam. Jako nastolatka miałam dość spore problemy z cerą. Okej, teraz jest lepiej, ale tak czy inaczej moja skóra potrzebuje wsparcia. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Ponieważ każda z nas ma jakieś tam kompleksy, widzi jakieś mankamenty w swojej urodzie. Szczerze powiedziawszy, słowiański typ urody ma to do siebie, że gdzieś tam lubi być podkreślony, chociaż minimalnie, ale po prostu my, Słowianki, tak mamy. Tylko szczęściary są obdarzone ciemną oprawą oczu, wydatnymi kośćmi policzkowymi, piękną linią żuchwy albo po prostu ładną cerą o pięknym kolorycie. Dobra, bo tak gadam tutaj, a jeszcze pogadam trochę dłużej, a czuję się lekko nago na twarzy, więc w pierwszej kolejności make-up dzienny. W poprzednich ujęciach miałam właśnie podkreślone brwi, no i mam sztuczne rzęsy. To jest coś praktyczniejszego. Inna osoba powie, hej, ale to tak samo jakbyś miała zrobiony makijaż. Okej, rzęsy są zrobione, ale właśnie dzięki temu nie muszę wykonywać makijażu. Rzęsy. Dużo osób pyta, jak są zrobione, jak są zaaplikowane, jaki to jest profil. Słuchajcie, jeśli chcecie zrobić takie rzęsy, to najlepiej doradzi Wam właśnie osoba aplikująca je, bo każdy z nas ma inny kształt oka, każdy z nas ma inną twarz, więc co innego będzie mu pasowało. Ciekawostka. Badania wykazują, że lewy profil u ludzi jest po prostu lepszy. Jak doskonale wiecie, ja nie wyłamuję się z tej grupy. Zresztą wystarczy sprawdzić na Instagramie, na blogu. Większość moich zdjęć, 99%, jest właśnie z tego profilu. Zawsze mam problem z tym prawym profilem, dlatego dzisiaj tym bardziej Wam go pokażę. Może teraz tak na szybko. I to ten gorszy. W realu zawsze jest tak, że przed zrobieniem zdjęć, na przykład na jakiejś sesji, ja mówię tylko lewy profil, tylko lewy profil. I wtedy wszyscy się śmieją. Co ty gadasz? Wyglądasz tak samo. A potem, jak już są zdjęcia zrobione, to właśnie. Jak ktoś mi zrobi z prawego profilu, czytam. Ona nie jest taka jak na swoich zdjęciach. I okej, czasami dramatyzuję, ubolewam nad tym, no bo skoro przecież mogę mieć trochę lepsze zdjęcie, to po co aby było te gorsze? No okej, ale taka jest prawda, że bardzo mały procent ludzi ma symetryczną twarz. Jedną z posiadaczek tej niemal idealnie symetrycznej twarzy uchodziła niegdyś Christy Turlington, czyli supermodelka lat 90. To w tych czasach raczej modelki, te supermodelki, top modelki można było policzyć na palcach u jednej dłoni. Te kanony piękna od lat 90. się zmieniały, zmieniają się dalej. Przede wszystkim no, szukamy też różnorodności. Pewne rzeczy nam się opatrzyły, tak samo też jest z urodą. Ostatnio zasłyszane od pewnego fotografa, profesjonalne sesje i tak dalej, i na przykład przeklejają oczy. Mają zdjęcie, mają twarz i przeklejają oko, które jest ładniejsze, większe, w miejsce tego drugiego. I potem ktoś ogląda swoje zdjęcia i mówi, wow, naprawdę wyjątkowo ładnie to wygląda. Taki zabieg. I teraz takie małe zadanie. Albo w trakcie wideo stańcie sobie przed lustrem i sprawdźcie, jaką macie przegrodę nosową i w którą stronę minimalnie jest skręcona. Skierowana, skręcona. Whatever.
chyba wszyscy ludzie mają tę przegrodę nosową lekko skrzywioną, lekko przekręconą. Zresztą takich różnych mankamentów, różnic możecie zobaczyć więcej. Czy linia żuchwy gdzieś bardziej wysunięta, oczy, jedno większe, drugie mniejsze, brwi inaczej uniesione. Pokażę Wam, co by było, gdyby przekleić dwie strony twarzy, czyli połączyć ze sobą dwie lewe i dwie prawe. I teraz gołym okiem widać, że im bardziej symetryczna twarz, tym te kolaże mniej się od siebie różnią. A tak normalnie, pewnie jak będziecie teraz siedzieć w domu i się w to bawić, to zobaczycie, że wyglądacie po prostu jak siostra z siostrą, brat z bratem. I teraz taka mała anegdotka. Trzymam kubek, już mam salę kawy. Ostatnio widziałam się ze znajomą, z którą nie widuję się za często. No i gdzieś pod koniec spotkania chcieliśmy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. No i ona tam próbuje tym aparatem, tak, zrobić fotę. A tak ona robiła od dołu. No i nic jej nie wychodzi. Wzięłam ten aparat, przede wszystkim ustawiłam nas w stronę światła i zrobiłam fotę. Jedną. A ona, wow, ty to masz w prawe. No kurczę, no i właśnie, i to nawet nie tyle chodzi o wprawę i ilość zrobionych zdjęć, a od światła, od kadru, od tego, jak wykorzystamy to, co mamy naokoło i to, co mamy w ręce. To w ogóle nie jest dobre światło. Ale tak, zdjęcie zrobione od góry, lekko głowa w bok, tak mamy duże usta, tak mamy duże oczy. Jest dużo opcji. Teraz opcja podwójnego podbródka. Niektórzy potrafią wciągać perfekcyjnie policzki. Ja za każdym razem, kiedy próbuję to zrobić, wyglądam, jakby coś mi się po prostu stało w twarz, jakiś paraliż. Ale nawet wciągnięte policzki od dołu i od góry wyglądają zupełnie inaczej. A to ta sama twarz. Przy robieniu takiego zdjęcia, nawet najzwyklejszego selfie, pamiętajcie jednak o drugim planie. Zrobiliśmy właśnie z Kubą kilka zdjęć, aby Wam pokazać, jak ważna jest perspektywa, kąt, to, jakiego wzrostu jest nawet fotograf, tak? Jeśli na przykład fotograf jest wysoki i nie będzie operował nogami i na przykład, kiedy stoi dziewczyna, nie schyli się do zrobienia zdjęcia, automatycznie mamy dużą głowę, krótkie nóżki. W momencie, kiedy fotograf robi zdjęcie od dołu, nogi nam się wysmuklają, wydłużają, ale automatycznie mamy też krótki korpus i małą główkę. A jeśli jeszcze tej głowy nie pochylimy do przodu, to robi nam się z reguły drugi podwrót. A i czarno na białym. Teraz będziecie mieli tak. Zdjęcie zrobione od góry, zdjęcie zrobione na wysokości oczu i zdjęcie zrobione od dołu. Dokładnie widzicie, jak wyglądają moje nogi na zdjęciu. Jak w ogóle zdjęcia się od siebie różnią. A to tylko jest kwestia tego, z jakiej wysokości zostało zrobione zdjęcie. Kolejna rzecz. Bardzo chcieliśmy pokazać, jak ważna jest gra światłem. Wyciemniliśmy wszystko naokoło i użyliśmy lampy, strumienia światła, takiego bezpośredniego, aby doświetlić twarz pod różnymi kątami, a dokładnie tak, żeby był oświetlony ten profil, co zaraz właśnie zobaczycie. Naprawdę nieistotne, jak ja wyglądam na tym ujęciu, ale dokładnie widzicie i możecie ocenić, jak bardzo światło jest istotne. Jak to, że światło pada pod różnym kątem, z różnej strony, modyfikuje wszystko. Zmienia wszystko. Chyba z tej strony, jak było oświetlone, to mi się bardziej podobało, co jest dziwne, bo to jest ten mój gorszy profil. Kiedyś zdjęcia robiliśmy aparatem. I ile razy Wam na pewno też zdarzyło się tak, że byliście w jakimś fajnym miejscu, coś fajnego widzieliście, byliście ze znajomymi i mówiliście, kurczę, no szkoda, że nie mam aparatu. No a teraz jest tak, że ten aparat mamy pod ręką, w ręce, w telefonie. No i robimy więcej zdjęć, no i nagrywamy wideo także. Jeśli dotrwaliście do końca, a nie wiem ile wyszło minut, bo to zawsze okazuje się dopiero przy montażu, ale pewnie dużo,
to mam nadzieję, że co niektórzy z Was wyciągną pewne informacje. Te selfie będzie łatwiejsze do zrobienia, bo tak, ile trzeba zrobić zdjęć, aby uzyskać to jedno satysfakcjonujące nas? No bardzo dużo, ale mam nadzieję właśnie, że dzięki moim wskazówkom ten proces się skróci. Subskrybujcie mój kanał, a kolejne wideo niedługo. To się nagrywa dalej. Jeśli to wykorzystasz, to cię zabiję.